te rafinerie przestawiają się na produkowanie paliw letnich? Czy jest to związane z jakimiś przepisami, czy jest to sztywna data? Orlen produkuje paliwa letnie w zależności od okresów klimatycznych. Wyróżniamy okres letni, przejściowy i zimowy. Wymagania te wynikają tak naprawdę z norm krajowych, jak i rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w zakresie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. W ramach tych dokumentów normatywnych paliwa silnikowe muszą się znaleźć w odpowiednich terminach i jakości na stacjach paliw. I w przypadku benzyn obecnie mamy okres przejściowy, czyli to jest od 1 marca do 30 kwietnia. Później od 1 maja zaczynamy okres letni do 30 września. Czym różni się benzyna zimowa od letniej? Benzyna zimowa od letniej różni się parametrami lotnościowymi. Jest to prężność par i temperatura destylowania do 70 stopni. Są to parametry, które charakteryzują odparowanie, skłonność benzyny do odparowania i w przypadku okresu zimowego, gdy mamy niskie temperatury, ta wysoka lotność zapewnia łatwy rozruch silnika i tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej. W przypadku okresu letniego benzyny dla tego sezonu charakteryzują się niższą lotnością. W przypadku wysokich temperatur to odparowanie nie może być zbyt intensywne, bo to tworzyłoby powstawanie korków parowych, które uniemożliwiałyby rozruch silnika i nieodpowiednia by była ta mieszanka paliwowo-powietrzna w cylindrze silnika. A jakie mamy rodzaje oleju napędowego ze względu na sezonowość? Jeżeli chodzi o olej napędowy, to tutaj obowiązują normy krajowe, jak i rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w zakresie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i wyróżniamy olej napędowy dla sezonu letniego, gdzie temperatura zablokowania zimnego filtra wynosi 0 stopni Celsjusza. Dla okresu przejściowego temperatura zablokowania zimnego filtra wynosi nie więcej niż minus 10 stopni Celsjusza. Natomiast dla okresu zimowego ta temperatura zablokowania zimnego filtra wynosi nie więcej niż minus 20 stopni Celsjusza. A dlaczego w przypadku diesla jest właśnie tak ważne, żeby stosować to sezonowe paliwo? W przypadku oleju napędowego stosowane dla okresu zimowego głównie stosowane są specjalne komponenty, które poprawiają właściwości niskotemperaturowe, jak również dodatki, tak zwane depresatory, które obniżają tą temperaturę zablokowania zimnego filtra i zapobiegają powstawaniu kryształków parafin. Tutaj istotny jest tak naprawdę przejście z okresu letniego na zimowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku benzyn. Jakie zagrożenie dla naszego samochodu stanowi wlewanie nieodpowiedniego paliwa? Czyli na przykład mamy jakiś zapas paliwa zimowego i go wlewamy nawet w okresie letnim. Jeżeli chodzi o benzynę, tutaj sytuacja wygląda następująco. Benzyna zimowa charakteryzuje się wyższą lotnością niż benzyna letnia. I w sytuacji przejścia pomiędzy sezonem zimowym a letnim dobrą praktyką jest zużycie takiej benzyny silnikowej o wymaganiach jakościowych dla sezonu zimowego, zużycie tej benzyny, a następnie zatankowanie benzyny silnikowej o wymaganiach jakościowych dla sezonu letniego, aby lepiej służyło to naszemu silnikowi i nie powstawały tak zwane korki parowe, które utrudniałyby rozruch silnika, jak również nie powodowały takiej nieregularnej pracy silnika. Tak. A czy takie paliwa możemy ze sobą mieszać?
Jeżeli chodzi o przypadku benzyn, mieszanie nie stanowi tutaj problemów, szczególnie w okresie przejściowym. Natomiast istotne jest tutaj przejście na okres letni, gdzie musimy zużyć te paliwo zimowe i zatankować paliwo o wymaganiach jakościowych dla sezonu letniego. Skąd wiemy, że na stacjach paliw jest już paliwo letnie? Są jakieś oznaczenia specjalne, czy to po prostu jest data i już? Na dystrybutorach nie ma takich informacji. Możemy oczywiście zapytać się prowadzącego stację paliw lub pracownika, żeby nam udostępnił świadectwo jakości, gdzie mamy informacje na temat ostatniej dostawy i jakości paliwa, który znajduje się w zbiorniku. Natomiast wytwórcy paliw czy też firmy, które sprzedają paliwo, zobligowane są, aby w odpowiednich okresach klimatycznych posiadać paliwo o danych wymaganiach jakościowych odpowiednich dla danego sezonu. Co stanie się, jeżeli zatankujemy już paliwo o właściwościach letnich, a załóżmy w kwietniu będą mrozy? Nie ma tutaj żadnego zagrożenia, gdyż benzyna przejściowa charakteryzuje się wyższą lotnością niż benzyna letnia, natomiast niższą lotnością niż benzyna zimowa i ta lotność jest na odpowiednim poziomie, które zapewnia rozruch silnika w niskich temperaturach, no i tworzenie odpowiedniej mieszanki paliwo-powietrznej w cylindrze silnika. Czy paliwo przejściowe w okresie wiosennym jest takie samo jak w okresie jesiennym? Tak, to jest to samo paliwo o tych samych parametrach jakościowych, zarówno wiosenne, jak i jesienne.